Cześć, siemano wariaty, witajcie! Z tej strony Mafia Solec i witam was wreszcie w grze, gdzie możemy wygodnie rozsiąść się w fotelu i pozarządzać naszym gospodarstwem. Witam was oczywiście w Farmer Manager 2018. Morda mi się cieszy, mam nadzieję, że i wam też, bo wreszcie jakaś troszkę inna gra. Od razu tryb wolny bierzemy sobie bez zbędnego gadania, żeby was tu nie przynudzać. Mafia Solec. Kompany może być, o, z dużej, o, może być i z małej, solec, kompany. Wszystko tu pozostawiamy, normalny 750, nie za dużo, nie za mało, zatwierdzamy. Jeżeli więcej chcecie się dowiedzieć o tej grze mordeczki, zapraszam was do opisu. Oczywiście gra na Steama, bo gdzie by indziej. Pozdrawiam bardzo serdecznie Playwaya. Gra nam już się wczytuje, także mówię, no więcej sobie możecie poczytać co i jak, kiedy, nawet nie patrzyłem kiedy ona wyjdzie, czy już wyszła, czy jeszcze nie, ale chyba mam troszkę wcześniejszy dostęp, za co bardzo serdecznie dziękuję. I powiem wam wreszcie coś innego, gdzie my z góry możemy popatrzeć, zarządzać pracownikami, pobudować budynki, porobić misje, wreszcie tak troszeczkę inaczej z tej innej osoby można to wszystko zrobić. Na pewno będę zmulał czasami, bo będę się uczył dopiero tej gry. Siema Marcel, tak Wim, ty chodziłeś z moim ojcem do szkoły, ta prosi mnie, żebyś mi pomógł. Tak jest, oferta rozwoju, wybuduj budynek dla pracowników stałych przed... łomatko, zdążymy spokojnie. Co my tu ogólnie mamy? Mamy marzec, styczeń, luty, marzec. Idzie nam, chyba że przeszła zima i to już jest wiosna. No to trzeba się nauczyć, nie wiem w którą stronę się teraz będzie rozwijał, bo jak widzimy mamy porę roku, co jest bardzo ważne dla naszych upraw, wszystko jest super rozpisywane, ale tego wszystkiego się na pewno mordy z czasem nauczymy. Dobra, na początek oczywiście musimy postawić dom gospodarza i resztę dla tych pracowników, żeby nam to wszystko zaczęło już powoli jakoś dziorgać. Fajnie, bo przy wodzie mamy wreszcie jakiś ładny... ładnie to zrobione. Myślę, że możemy sobie troszeczkę oddalić. O, myślę, że coś takiego. Teren nam się jeszcze wyrównał, aż tu nam lekko zmuliło. Ogólnie bardzo serdecznie przepraszam was za jakość tego odcinka, ale nie wiem czym już mam nagrywam, mam taki mętlik. Dziś poniedziałek, znów od samego rana chciałem nagrać, od 8 rano już. Po 7 byłem na kompie, jest 10 i dopiero zaczynam nagrywać, więc z tym troszeczkę słabo, no ale kurczę, nie mam czym po prostu nagrać. Ten X-Split mi wysiadł i nie mam jak tego całkiem w ogóle naprawić. Dobra, czekajcie, musimy sobie obrócić te budyneczki. Myślę, że tak. Zastanawiam się cały czas nad drogą. Jak widzimy, mamy tutaj drogę, jest droga i droga polna. Czy na drodze polnej... drogę polną to bym zrobił sobie pomiędzy polami, ale tak jak na gospodarstwie zrobiłbym sobie zwykłą drogę. Jestem ciekawy, czy to wszystko będzie mi pasować. Dobra, wiecie co? Jeszcze dla budynek dla pracowników stałych by się przydał. Myślę, że okej. Może tak to być. Nie wiem, czy już teraz od razu zabierać się za drogę, czy też nie, ale by mi się to na pewno przydało. W trakcie budowy jest dom gospodarza, spoko, może być. Także z tą drogą się wstrzymam. Zabierzemy się za... tylko że kurczę, jeżeli wstrzymam się z drogą, później może mi coś się nie wyskalować i... boję się. No dobra, na razie czekamy tutaj, żeby nam przywieźli materiały. No chłopoki, o, jadą już chłopoki z tej struny Mafia Solec. Tutaj chłoposzki mi tu przywieźli tam wszystkie materiały, pięknie, ładnie. Co, coś tu w lesie chodzi? Nie, tu kamień jest, tylko spod biedrunki. Myślałem, że jakieś ptoki na drzewach, nic nie ma. Dobra, chłopoki, tu mnie rozładuj ta materiał, ładnie tu, o, na ręcznym, o, ale się chłopoki wrąbali. Kurwa mać. Prosto w ten, dobra, mniejsza z tym. Kit, stawiamy tą drogę. Postawię tą polną. Tak, żeby... o! O, o, o! Dobra, czyli tutaj już nie mogę. Główną drogę... patrz ta, co się dzieje! Z każdej struny wożą! O, jest super. Dobra, mamy tutaj postawione. Kasy powinno nam starczyć, czyli dwa te budynki i już mamy misję zaliczoną. Widzimy, temperatura się podnosi, idzie w tą stronę, czyli my dostajemy początek wiosny. Fajnie by było też dzisiaj zająć się polami. Ciekawe, czy mi się to uda, choć najpierw muszę mieć wszystko. Dom gospodarza został ukończony, także jest super.
Dostaliśmy 8 tysięcy. To nie jest mało, fajnie, bo i tak musimy to pobudować. A przy okazji, jak już sami tutaj widzicie, dostajemy jeszcze kasy, już kumin tam jest też stawiany. Kurwa, chłopaki, nawet tamte struny widzę. Ekstremalnie, dobra, mniejsza z tym. Ja chcę po prostu to, żeby fajnie u mnie wszystko wyglądało, dlatego też chcę jakoś to fajnie poustawiać sobie. Możecie mi ciekawe pomysły podsyłać, bo no i myślę, że w jakiś sposób poznacie tą grę, jak ja będę sobie po prostu w nią grał. Może jakieś ciekawe opcje zauważycie. Dobra, czekajcie. Myślę, że w tą stronę ładniej by było postawić właśnie pastwiskiem. Więc tak robimy. Drzewa niech nam wytną. Okej, spoko. Z fajnych rzeczy jest jeszcze to, że możemy sobie dostawiać takie płotki, zagrody i w ogóle, więc z tym spoko. I myślę, że na pewno z tego w tym momencie skorzystamy. Kolejne pieniądze doszły. Budynek dla pracowników stałych. Sukces. Też się z tego bardzo cieszę. Co już fajnego mogę zauważyć? Bardzo fajnie zrobione zbudowanie, bo myślałem, że będę musiał, wiecie, tak jak w farmingu tam się dopatrzeć. Tutaj, jak widzimy, samo już nas naprowadza. Więc bardzo mnie to cieszy. Ok, tu będzie stała sobie obora, więc to trzeba będzie łoborać i podpolić wszystko dookoła. Ok, tu mamy zrobioną drogę, musimy. I jeszcze tutaj nie damy rady. Ok, musimy wszędzie mieć te drogi, ponieważ jak później pracownicy będą chodzić, podlewać, robić tam różne rzeczy, lepiej jak to tak będzie wyglądało. Co ja muszę? Zatrudnić pracowników. Ok, zaraz to zrobię. Najpierw chcę postawić jeszcze inaką stodołę. Magazyny, pokażcie mi, co tu jest. Magazyn, mały magazyn, stodoła. Co tu, czym to się różni? Mały magazyn za rozsądną cenę niestety nie jest doskonały do przechowania mięs i mrożonek. Ok, a w stodole lepiej? Siano nie, no to tak. To ciekawe, w czym będziemy przechowywać. Mały magazyn. Dobra, pokażcie, jak to wygląda. Ok, to tak wygląda. Myślę, że można by było go postawić tutaj, czy bina lepiej. Czekajcie, nie, postawimy sobie tak. Co rusz to tu. Ok. Teraz jeszcze postawimy sobie, jak to wygląda z binem. Bin. Nie wiem, po ile minut będą to odcineczki, mordy, ale mam nadzieję, że damy sobie radę. Maksymalna pojemność do przechowywania ziaren. Jest, tak jak mówiłem, jest to widać. Ja bym postawił sobie przynajmniej z dwa takie silosy na początek. Ok, mamy. Myślę, że i trzeci tam jeszcze też się zmieści. Od razu przeprowadzimy tu drogę. Mam nadzieję, że dosięgnie mnie tu te silosy. Nie chcę, żeby był później przypał z tym. Dobra, czekajcie. Nie wiem, czy tutaj jest sens robić. A nie, no, objazd trzeba. Jakby nie patrzeć, objazd musi być, bo wprawdzie będziemy objeżdżać z przyczepami później, no to. To gdzie? Dobra, aby wszystko było blisko siebie. Czekajcie, tam oni teraz stawiają i w ogóle. Tu trzeba będzie coś jeszcze postawić. Trzeba znaleźć jakąś rzecz. Pracownica, no tak, zaraz będę musiał zatrudnić. Tą misję sobie wykonamy. Przy okazji dostaniemy kolejne pieniądze. Co my mamy tutaj? Przetwórnie. Z przetwórni młyn. Wiecie co? Cieszyłbym się, jakby dało się go postawić tutaj. I da się to zrobić. Aj, kurczę, no szkoda. Czekajcie. Nie wiem, w którą stronę jest ładniej. Moment. Najważniejsze, żeby to też wszystko funkcjonowało. Dobra, na razie z młynem się wstrzymamy. Postawmy wszystko na krowy. Aha, czyli tutaj taki myk, że chłopoki nie będą tędy też wjeżdżać. Kurde. O, jest. Płot chciałem zlikwidować. Pokażcie drogę. O, dobra.
Jak widzimy, chłopaki tu też muszą mieć przejazd. Lecimy sobie dalej. Właśnie, może jakieś takie rzeczy postawiajmy, bo też żeby to ładnie wyglądało. Choć tu kwiaty na razie nie. Szklarnie, o, będą jakieś zyski też. Spoko, możemy sobie posadzić drewka. Nie, super, dobra, udało się. Tu się rozbudowałem, choć, dobra, nie, drzew nie sadzę, bo będzie mi to wszystko się zasłaniało. Teraz najważniejsze będzie, jak dobrze poustawiam rzeczy związane i potrzebne do krów. Tutaj budynki już mam. Jest silos na kiszunkę. Chyba będę musiał to postawić w tą stronę. Czekajcie, żeby to dobrze mi wyszło wszystko. Bo jeszcze na pewno chcę się zająć kurami. Wiem, że wszystko tak pochopnie stawiam, ale chcę, żeby to po prostu miało ręce i nogi. Zakład sąsiadom mówi, że jesteś szybszy i wyprodukuj 2 mleka. Okej, dobra, jak chcesz. Budynek w trakcie budowy, muszę poczekać. Wyprodukujemy to na spokojnie, jest, mały kurnik. Kurwa, to fez mały. Naprawdę najmniejszy kurnik, jaki można zbudować chyba. Dobra. Czyli nie, kurnik sobie odstawiamy. Wszystko musi być stodoła. Stodoła teraz się przyda. O. Stodoła by była. Wtedy, kurczę, no, myślałem, że ona troszkę mniejsza jest. I teraz myślę, jak to fajnie ustawić, żeby mnie to nie przeszkadzało i też dobrze wyglądało. Dobra, czyli jednak ten kurnik zostaje, bo on jest mniejszy. Kurnik, chodź. Dobra, nauczymy się tej gry, to później już będzie też nam szybciej szło. Teraz możemy zabrać się za postawienie silosów. Tylko najpierw jeszcze budujemy drogę. Obora już chyba jest skończona. Okej, mamy kolejną drogę postawioną. Proszę mnie silosy dać. To jest to, dobra, na obornik. Obornik możemy sobie gdzieś dalej postawić. Ważne by było blisko nosić. Jednak nie. Faktycznie, lepiej to będzie wyglądało, jak obornik jest przy oborze. Kurde, pierwszy raz mam takie zastanowienia. Nie powiem, lubię takie gry, gdzie trzeba troszeczkę pomyśleć. Po swojemu to budować, tym bardziej zawsze mnie fascynowała architektura, że tak powiem. Ja lubię malować. To jest na obornik. Teraz potrzebujemy na... jest na kiszonkę. Więc ta gra jest idealna dla mnie, że tak powiem. Dobra, super. Myślę, że mamy to w miarę postawione. Czas zabrać się za pierwsze zwierzęta, zatrudnić pracowników. Zwierzęta. Raz, dwa, trzy. Myślę, że cztery. Dalej. Aktywne. Ok, czyli tutaj jest, żeby szkolenia tu. Zatrudni. Ok. Co jeśli chodzi o kogoś z krowami? O! No pani troszeczkę... Ta i ciuniki umie pojeżdżać. Ale ta się zajmie sadem. Budynek dla pracowników stałych. Zatrudni pracownika. Jest, okej. Miejmy nadzieję, że ten pracownik jak najszybciej nam tutaj do poziomu 5 zatrudni pracownika. Okej, mamy pierwszy, daj 7 stopni na plusie. No u nas dzisiaj na dworzu minus 17. Także powiem wam nieciekawie. Kobita jaka silna, ty. Czekaj, ta... Jest coś jeszcze, kto się zajmuje może krowami? Dobra, ta jest tylko do przątku krów. Spoko. Pasuje. Tutaj chłopaki się budują. Możemy połączyć to wszystko nadal drogą. Przydałoby się te pola, kurczę, mamy wczesną wiosnę. A ja nadal nie mam nic.
Dobra, okej. Okay. Kurnik jak już się postawi, to też będzie nam na pewno to wszystko szybciej leciało. Powiem wam, że nawet spoko to wygląda. Wprawdzie i teraz mogę tu sobie takie i to drzewo nawet posadzić. Na pewno ładniej to będzie wyglądać. Spoko, że zobaczcie, wybieramy jedną sadzonkę i nam na przemian to wszystko się sadzi, że tak powiem. Więc spoczko to wygląda nawet. O, jest okej. Jest całkiem znośnie. Dobra, mamy pierwsze krówki. Gdzie są moi pracownicy? Czy oni już pojeżdżają, czy nie? Niestety strunik nie jadzie. Tam chłopaki tylko odjeżdżają. Czyli z tej strony głównie każdy będzie nabywał. Dobra, trzeba przypisać pracownika. Wybierz. Aha, już jest. Dobra. Czyli mamy naszego pracownika. O, zapisano grę. Cieszy mnie to. Wiecie co? Ja sobie w opcjach zaznaczę. Rozgrywka. Co 5 minut. Zatwierdź. Powrót do gry. Okej, okay, spoko. Bo wiecie, wolę, żeby mi co 5 minut to zapisywało wszystko. I gdzie ona jest? Czy jest ten pracownik nasz, czy go nie ma? Bo już by wprawdzie mógł się tutaj zająć. Tutaj, właśnie, jak to jest? Wybierz. Ktoś dla kur. Czy ja mogę? Budynek dla pracowników. Kogoś bym chciał zatrudnić. Czy jest coś od kur? Są pszczelarz. Wydaje mi się. U. A czemu ona idzie do kur? Poczekaj. Składowisko na kiszonkę. A, widzisz, dobra. Czyli my se zatrudniamy. Ja raczej będę chciał mieć stałych pracowników, troszeczkę więcej się za to płaci. Ale teraz tak, ktoś silny. Jest tu ktoś taki, 5 na 5, 800, zatrudnij. Okej, okay, spoko. Mam ją. Dobra, ona już jest tutaj przypisana. Wybierz, jest przypisana tutaj. Spoko. O, jest lag. Coś się wydarzyło. Tak, tu już uduj trwa na pełnej. Krzoki, sroki. Dobra, czas na maszyny. Bo jak sami wiecie, muszę mieć plac na maszyny. I to są tak zwane garaże. Teraz nie wiem, czy dla koło pracowników tam postawić te maszyny. Myślę, że najfajniej to było i faktycznie to będzie najlepsze rozwiązanie. Sami zresztą zaraz zobaczycie. Ja sobie teraz to już mogę ogrodzić na spokojnie. Serio, ściło mi to? Dobra, ale ważne, że z daleka mogę się tym obsługiwać. Co tam się? Małe zjedzenia budynku dla zwierząt. No tak, to faktycznie. Pokaż, mam 4 krowy, a faktycznie nie kupiłem im żadnego żarcia. I lecimy sobie na ryneczek. I teraz tak, sieczka. Słoma. Rynek. Na spokojnie, co my tu potrzebujemy? Sieczka, słoma. A co się stanęło? Co ja zrobiłem? Chcę kupić przecież, a, no właśnie. Aha, dobra, bo nie zauważyłem, nie ma odpowiedniego magazynu. Kukurydza, kup, kup. Dobra, 200 kg na początek starczy, kiszonka. Nie mam odpowiedniego magazynu. Tak, jest to stodoła. Dobra, spoko. Stodoła tu się wpasuje najlepiej. Czekajcie. Może by ją tak postawił? No i pięknie, dobra.
Dobra, tu będzie podwójna droga, bo tam poleci sobie później płot. Wow, masakra jaka rozkmina, nie? Okej, czyli musimy mieć postawioną tą stodołę. Właśnie jestem ciekawy, co on będzie robił na tej kiszące. Czy on jakoś tą trawę sobie sam kosi w ogóle? Nie mam pojęcia, ale wiem też, że możemy sobie zakupić z 5 kurek. Dobra, nie, dajmy 10 na początek. Fakt, że my nie mamy na razie zbytnio rzeczy na to wszystko, ale to z czasem. Dobra, wiecie co? Czas na ten. Bo czas kupić właśnie jakieś maszyny. Puste miejsce. I to będzie tak, na pewno na początek musi być ciągnik. Traktor na parkingu. Okej, spoko. Do tego. Zapisano grę, super. Potrzebować będziemy na pewno pług. Czy jest jeszcze jakiś inny? Nie, jak widzimy mamy po jednej maszynie. Do tego kultywator. I co? I siewnik, ale będzie bez opryskiwacza. Dobra, będzie kultywator. Okej, spoko, możemy kupić parking. Ciekawe ile tych miejsc tam jest, żeby mi to weszło wszystko. Szukamy siewnika. Ale zakupy na sam początek. Siewnik do zbóż, okej. Siewnik punktowy. Co to w ogóle za marka jest? To chyba Bogdana będzie nawet. Dobra, spoczko. Dobra, chociaż żebyśmy dzisiaj zdążyli sobie. O Jezus! Patrz co tu się dzieje. Ciekawe co to przywożą. O. O. A już myślałem, że będzie tu skręcał. Ej, patrzcie, teraz miasto mi się nagle odsłoniło tam. I tu też. Ej, to widocznie będzie. O kurwa. Tu chyba pocisk padnął. Albo mi się wydaje. Albo mi wiozą te maszyny. Tak, faktycznie. Zamiast ino jeden zetur. Ten nasz ciągnik to zetur nazwiemy. Także mamy zetura. Ej, fajnie to zaczyna wyglądać, podoba mi się. A na pewno jeszcze tak, właśnie, bym był zapomniał. Studnia i to nie jedna. A wręcz kilka by się przydało. O ile te studnie są? Tak to niech będą. Czekajcie. Studnie jest po 1000, więc mi nie szkodzi ich postawić kilkanaście. Ponieważ jak będą nosić wodę, zawsze się gdzieś przyda. Ej, chłopok, weź to mnie podnieś, bo nowe podwórko mam zrobione. Chłopok. Kurna, dziot, pracowniku mi porozjeżdżają. Pięknie to, że się odczepi. Aj, uważaj, Marian. Kurwa, chłopok do kuli idzie teraz. Do obory feczma. Drzwi byś zamkła. A dobra, a nie, nie zamkłaś faktycznie. Dobra, nie ma problemu. Się coś podłukuje w ogóle? Się przydało faktycznie. No mieć te pola, dobra. To i czas na pola. Nie wiem, czy jakoś sobie dzima je ładnie tutaj od strony drogi. Ale myślę, że tak, taki hektar by był. Dobra, pierwsze pole. Myślę, że to zrobimy większe. I tu teraz tak, droga polna. Spoko. O, jest ok, dobra, mamy to. Tutaj nie, tu sobie posadzimy drzewa. I teraz mnie mega zastanawia to. Dobra, mam to. Potrzebna mi orka, maszynami, wybierz to. Zatrudnij kogoś, to pojeżdża. Kto tu tak pojeżdża ciągnikiem dobrze? Mariola ze Zbyszkiem. O, Janina. Janina dobrze pojeżdża, dosyć szybko orkę robi. Dobra, Janina, choć będzie zatrudniona u mnie od dzisiaj. Jeszcze przy krowach potrafisz coś zrobić.
Czekaj, twoje zwierzęta są gotowe do rozrodu. Pokaż. U la la, inseminatora trza. Już? Oczekiwanie na inseminatora. Dobra, inseminator już jadzie. Ale zatrudnij. Co? Dobra, ja chcę cię normalnie na cały czas, chodź tu. A się ino zaciło. Czekaj, ta wód, muszę coś zrobić. Budynek. Gdzie ona jest? Ta od ciągnika. Chyba, że już się zwolniła i pewnie jej nie będzie. O, jakoś inna mi się kupiła. Z dystrybutorni. Dobra, najwyżej go poduczyma trochę pojeżdżać. Chodź, Reginka. A nie, my ją wzięli. I pług trzeba wziąć. Pracuj, Mariola, chodź. Teraz tak, ja tobie bym chciał wykupić na maszyny. Pani Łoborowo jest? Łopiekun. A nie. Co tu się stanęło? Opiekun. Dobra, wszystko tu trzeba się zająć, czym prędzej. Drugi ciągnik trzeba. Pokosztam mnie. Używany je może? Zetura to ja mam, coś innego bym chciał. Kompatybilne maszyny, no proste, że wszystkie, dobra. O Jezu, nie mam żadnego wolnego miejsca w garażu. Dobra, no to i co? No trzeba po prostu postawić kolejny garaż. I myślę, że w dzisiejszym odcinku, czekajcie, to by będzie na tyle. Kurde, chodź tu mnie tak ni w pi, ni w oko. Dobra, stawiam ostatnie rzeczy, także mordeczki, w dzisiejszym odcinku raczej to by było na tyle, bo mówię, chcę, żeby było kilka odcinków z tego fajnych. Także mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodoba i pomysł na pewno na tę farmę, więc ja czekam jeszcze na wasze komentarze. Właśnie, pokoszta... Prędko to robi. Teksturka się jeszcze nie do końca załadowała. No nie wygląda to jakoś rewelacyjnie tak, ale jak to na Farm Managera, gdzie zarządzamy tym wszystkim, to nie musi wyglądać tak perfekcyjnie jak w farmingu. Kurwa, na piątkę jak Izim zrobił. Wszystko, żeby umiała, to zobacz, to nawet bez podnoszeń. Kurna, jeszcze przednią orka się robi, matko boska, co tu się stanęło, głodne, ktoś już tam jest. Marek? Nie, Marek już się najadł. Także ja wam, mordeczki, bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodoba i... Dostaliśmy 11 obornika. Można to już zauważyć? Tak, można to już zauważyć. Także spoczko. Także co, ja wam dziękuję. Piszcie. Piszcie, czy naprawdę podoba wam się seria, czy jakiś pułapek robić? Może sami postanówcie. Jak wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, będę wtedy wiedział, że na pewno chcecie to oglądać. I w wolnych chwilach na pewno z chęcią przysiądę i z miłą chęcią oczywiście też nagram. Także ja wam dziękuję, do kolejnego odcineczka i na razie, trzymajcie się, cześć!